Cześć, witam Was w drugim odcinku poświęconym trendowi Decentralized Finance, czyli zdecentralizowanym finansom. W pierwszym odcinku przedstawiłem Wam, z jakimi problemami boryka się obecny system finansowy i tak naprawdę dlaczego te problemy doprowadziły do powstania właśnie nowego nurtu zwanego DeFi, czyli zdecentralizowanymi finansami. I w tym odcinku będzie lekko wprowadzenie do tej tematyki, z jakimi problemami właśnie ten system się boryka, jakie problemy stara się naprawić, oraz omówimy przykładowe projekty właśnie mieszczące się w kategorii DeFi. Będzie to też taki początek do kolejnych odcinków w tej serii, także zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Blockchain publiczny charakteryzuje się z tego, co już dobrze oczywiście wiemy, powszechnym, transparentnym dostępem do danych przechowywanych na tej platformie, na platformie bazującej na blockchainie. Oczywiście, aby dostęp do tych danych i do samej infrastruktury był możliwy, potrzebny jest dostęp do internetu. I to oczywiście implikuje również konieczność rozwoju takich walorów, jakim są portfele kryptowalutowe, a z kolei portfele kryptowalutowe dają nam możliwość na rozwój zdecentralizowanych finansów. Jeśli chodzi właśnie o penetrację rynku urządzeń mobilnych, to jest to na dzień dzisiejszy jakieś 40%, prawie 3,2 miliarda ludzi na świecie posiada swojego smartfona, co myślę, że jest mniej więcej 40% pokrycia właśnie rynku. Jest to niezbędny element do tego, aby takie kwestie właśnie jak blockchain, czy też omawiane tutaj aplikacje DeFi mogły się rozwijać. Jest to oczywiście niezbędne. Oczywiście jakiś ułamek ludzi, który posiada dostęp do internetu, będzie w stanie zainstalować sobie portfel kryptowalutowy, czy to na telefonie, czy to na swoim komputerze osobistym, a osoby, które posiadają portfel kryptowalutowy, kolejno część z tych osób będzie mogła i będzie chciała mieć możliwość skorzystania tak naprawdę właśnie z rozwiązań zdecentralizowanych finansów, a z rozwiązań rynku DeFi. I dzięki temu mamy pokonany jeden z podstawowych problemów obecnego systemu, czyli dostęp do tego typu rozwiązań staje się tym samym globalny, ponieważ jest on możliwy spośród każdego urządzenia, które jest w stanie połączyć się z internetem. Bez względu na region czy kraj, użytkownik czy też posiadacz telefonu, komputera podpiętego do internetu ma czy też będzie miał możliwość właśnie skorzystania z rozwiązań bazujących o zdecentralizowane finanse. Oczywiście pierwszym projektem, który, że tak powiem, można podpiąć do nurtu zdecentralizowanych finansów jest oczywiście Bitcoin, który rozwiązał problem kreacji pieniądza, który do tej pory był przypisany jedynie konkretnym ustrukturyzowanym podmiotom. W Bitcoinie oczywiście jest to zrobiony w sposób zdecentralizowany i tak naprawdę każdy chcący dołączyć do sieci nodów tego projektu może odpowiadać i współtworzyć pieniądz wirtualny, walutę Bitcoin. Dostęp oczywiście do Bitcoina jest niezwykle prosty, co również w dużej mierze rozwiązuje problem dostępu do bankowości elektronicznej, która, jak pamiętamy z poprzedniej dokumentacji przedstawionej w pierwszej części materiału, dostęp do usług bankowych jeszcze nie jest tak bardzo popularny na świecie. No i oczywiście Bitcoin, przez to, że bazuje i w swoich pierwotnych założeniach również bazował na blockchainie, dostęp ten tworzy w sposób jawny i dość transparentny. Kolejnym przykładem, jeśli chodzi o elementy takie wprowadzające do DeFi, były to
i są to oczywiście działania ICO, czyli Initial Coin Offering, umożliwiające zbieranie funduszy w sposób globalny, czyli daje to możliwość pomysłodawcom przede wszystkim zebranie funduszy na swój projekt, o ile oczywiście uzyska on akceptację społeczności, wtedy taki projekt zostaje dofinansowany poprzez zakup odpowiedniej ilości tokenów przez osoby chcące wesprzeć ten projekt. I tu ponownie mamy pokonany problem dostępu do finansowania osób mających ciekawe pomysły na projekty. Mamy bardzo dobrze rozwiązany problem związany z globalnym tego typu dostępem, z powszechnym dostępem, gdyż jest on uniezależniony tak naprawdę od jurysdykcji, od prawa, od kraju czy też od regionu, w którym pomysłodawcy dany projekt chcą rozwijać. Kolejne problemy poprzedniego, obecnie funkcjonującego systemu finansowego, jakie rozwiązują projekty ICO, jest to łatwość dotarcia do inwestorów. Tutaj niepotrzebne są dodatkowe mechanizmy. Oczywiście jak wszystko ma to swoje plusy i minusy, jednak porównując to do obecnie funkcjonującego systemu, ta łatwość dotarcia do inwestorów jest dużo prostsza. Wystarczy oczywiście odpowiednia kampania w internecie, odpowiednie rozreklamowanie. Nie mamy tutaj podmiotów pośredniczących, jak to do tej pory było realizowane, czyli pomysłodawcy musieli udawać się do jakichś funduszy typu seed czy typu venture capital, które za odpowiedni udział w powstającej spółce celowej obejmowały oczywiście odpowiedni poziom aktywów tej spółki. Oczywiście ICO umożliwia również i daje dużą łatwość pozostania tego typu inwestorem, czyli osoba mieszkająca zupełnie gdzie indziej nie ma potrzeby nawet wychodzić z domu, aby brać udział w takim ICO, a tym samym stawać się właśnie udziałowcem, inwestorem w danym projekcie. Nie ma tej potrzeby jakiejś specjalnie ciężkiej weryfikacji. Nikt nie sprawdza, czy mamy jakieś odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Dysponujemy takimi środkami, jakie chcemy przeznaczyć na inwestycje w dany projekt i za taką kwotę poprzez ICO właśnie wykupujemy i wspieramy tym samym konkretnych pomysłodawców. Oczywiście pod tym nutem należy również mieć na uwadze kolejne hybrydowe rozwiązania bazujące na ICO, czy to IO, czyli Initial Exchange Offering, czy STO, Security Token Offering. Te mechanizmy omówiłem w jednym z innych filmów znajdujących się na swoim kanale. Kolejnym takim, powiedzmy, krokiem milowym w zakresie wprowadzania rozwiązań Decentralized Finance są oczywiście giełdy, a zwłaszcza giełdy zdecentralizowane, giełdy prawdziwie zdecentralizowane, które dzięki oparciu swojej funkcjonalności o smart kontrakty umieszczone na blockchainie, są dużo bardziej bezpieczne i otwarte niż standardowe, scentralizowane giełdy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie, podział giełd umożliwiających właśnie wymianę aktywów i wymianę kryptowalut zarówno w sposób scentralizowany, jak i zdecentralizowany, myślę, że na ten temat pojawi się oddzielny odcinek. Tutaj jedynie zasygnalizuję tego typu tematykę jako jeden z kolejnych właśnie kamieni milowych w zakresie rozwoju trendu DeFi. Środki w zakresie trzymanych giełd zdecentralizowanych występują na smart kontraktach, a nie na systemie dedykowanym, utworzonym na potrzeby danej giełdy, systemie napisanym w sposób tradycyjny. Oczywiście wpływa to również na bezpieczeństwo. Niemniej jednak warto tutaj zauważyć, że na ten moment zdecentralizowane giełdy są, choćby ze samego sposobu, w jaki są przedstawiane użytkownikowi, czyli ze względu na ten interfejs użytkownika, obecnie są trochę trudniejsze do użytkowania niż tradycyjne giełdy. I oczywiście różnią się też nieznacznie paradygmatem w podejściu do czy to zapewnienia płynności, czy też ogólnie funkcjonowania tego typu rozwiązań,
ale do tego tematu wrócimy w jednym z kolejnych odcinków. Następne rozwiązania, również już bezpośrednio funkcjonujące w zgodzie z nurtem Decentralized Finance, czyli na przykład projekty wspierające tak zwane rynki predykcyjne, projekty typu Augur, czy projekty takie jak na przykład Gnosis. One również ten nurt tutaj jawnie wspierają i pozwalają na wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów w celu właśnie określania przyszłych wartości konkretnych aktywów. Tego typu rozwiązania również będę chciał przedstawić w jednym z kolejnych odcinków serii poświęconej zdecentralizowanym finansom. Kolejne tego typu projekty to na przykład platforma Compound, platforma będąca przedstawicielem platformy pożyczkowej. Projekt Compound czy też szereg innych tego typu projektów również myślę, że warto będzie tutaj przedstawić je w oddzielnym odcinku, może nawet w jednym z odcinków zobaczymy tak naprawdę, jakie możliwości zarobkowe dają te platformy działające w zgodzie właśnie z nurtem DeFi. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że to już wszystko. Podsumowując, zostały tutaj przeze mnie przedstawione poszczególne kamienie milowe, które w miarę pojawiania się i w miarę rozwoju rozwiązują, czy też jeszcze starają się rozwiązać problemy występujące w obecnym systemie finansowym, problemy związane między innymi z kreacją pieniądza, z dostępem do poszczególnych mechanizmów finansowych typu zostanie inwestorem czy pozyskiwanie inwestorów, dostępem nieograniczonym ze względu na lokalizację, odpornym na właśnie konkretne jurysdykcje prawne. Także myślę, że jest to dosyć ciekawe i godne uwagi zagadnienie DeFi. Także zapraszam do kolejnych odcinków tej serii. Dziękuję Wam za poświęcony czas. W razie pytań proszę o umieszczanie ich w komentarzach. Dziękuję, cześć.